Syf. Zróbmy nową talię. Jakąś totalnie nowa talia. To będzie druid. Czemu nie? Super sarna. Super sarna L1 albo MK1. Ma być dobre? Zaproponuj kartę. A pewnie. Orzeźwienie. Dwa kosztowne. Pewnie, narasza. Tak, Ewa Sarna. Ewa Sarna brzmi dobrze, ale nie lubię swoich pomysłów. Opiekun geju. Boże, widzisz te postacie? To jest jakiś Blizzard i jego dwuznaczne określenia. Zadaj 2 punkty obrażeń lub wycisk stronnika. Fajne. Fajne. Czemu nie? Gwiezdny ogień. Zadaj 5 punktów obrażeń. Za 6 punktów. Fajne. 2 kryształy ma. Zrobimy takiego deka na to, żeby mieć same mocne karty. Przetrwać początkowe sekundy. Za maszysty cios. 1 punkt wszystkim. Fajne. Prowokacja. Kozak. 1 punkt obrażeń. Fajne, bo za darmo. Za darmo jest spoko. 5 punktów obrażeń. Moc dziczy. 2 punkty. Fajne, będziemy bić bohaterem. Dusza kniej. Daj swoim stronnikom zdolność agonia. Wow. Znak od rozstępów. Stronnikowi prowokacje. Imba. Prowokacja. Chcemy mieć tego. Bagienny raptor. Lubimy bagienne raptory. Szarża. Świetna rzecz. Siła zaklęć plus 1. Będziemy czarować. To jakieś kozackie rodziło. Miś. Uwielbiam prowokacje. Dowódca rajdu. Przyczelne pantery weźmiemy dla odmiany. Te dowódcy tak nigdy nie zadają. Przyzwij dzika. Boskie. Stwór z moczarów. Uwielbiają stwory z moczarów. Stwór z moczarów. Zadaj 4 punkty obrażeń. Jest szarża. Murloki. Mamy w dupie murloki. Furia wichru. Świetne. Wulkaniczny furiat. Nie wiem, ale jest okrzyk bojowy, 1 punkt obrażeń. Przyzwij murloka zwiadowcę. Ukrycie. Plugastwo. Nie wiem, to było fajne w singleplayerowej kampanii. Tu musi być tak samo dobrze. Prowokacja. Ogry z jakiegoś tam lewackiego stronnictwa. Szarża. Szarże są zawsze spoko. Ognisty ogar. To jest dobre. To rośnie i zabija. Prowokacja. Jest. Super talia. To jest to. Zobaczmy, jak to się sprawuje. To jest super sarna MK1. Czy zda egzamin? Czy będzie dobrą talią? Tak. Ogry z SLD. Zero udziału mózgu. Nie wiem, co tam będzie. Nie zastanawiałem się. Wierzymy w to, że boska ręka poprowadzi moją rękę i będzie dobrze. Że Bóg będzie mi wyciągał te karty. Zobaczymy. Najbardziej niszowa talia. Nie wiem, czy to jest dobre na początek, ale nie mam innego wyjścia. Albo nie. Fuck. Poproszę najlepsze karty, jakie są możliwe na tę sytuację. Dobra, spróbujemy dojść do tego. Szybki rush do Rogera z noskórego obrońcy. Jest! Bóg istnieje. Dziękuję. Okej, czekamy. Odjmijmy się. To będzie dobra. Fuck logic. Dodaj 1 punkt obrażeń. Zaczyna się nieźle. A masz! Paf! Kto pierwszy masakruje? My. Co to jest? Zadaj 4 punkty obrażeń i 1 punkt stronników. Brzmi świetnie. Brzmi świetnie, czekamy. O! A działa. To zatkało? Dobra talia. O wolę. Zaczyna mi się podobać ta gra. Jak zmuszałem się, bo wiedziałem, że będzie dużo odsłon, jak ktoś to wrócił tego Hearthstone'a, tak teraz zaczynam się dobrze bawić. Czuję, że po prostu ten... Furia wichru. Zatkało cię? Ja pierdzielę. Bijesz go, tam jakieś rzuca te swoje osłony, a tu będziemy go tak teraz bić po twarzy. Wow. I co tam? On tam coś... Zadaj 2 punkty, 2. Prawie skrzywdził. O Boże. Ja się wnerwił. Okej. No mamy teraz misia. Do drzewa dojedziemy szybko. Drzewo i jedziemy.
No okej, okay, niech tam. Marnuje dobre karty. I bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Miś jest teraz, co ty na to? Lewacki Garoszu. Garosz z SLD. Okej. Okay. Prowokacja. Czy to warto zabić? Wstawiam w broń 2 na 2. Zbroń mistrzyni. To z Lachon? Boże, takie to brzydkie. Okej. Okay. Jeden punkt obrażeń, to jest zbyt mało. 4 punkty obrażeń i pozostałem stronnikiem. No to fajne na inną okazję. A tak to zostanie i będzie żyło. I to jest problem. Trudno. Tam powodzą myśli czy kontrola, więc podążamy tę myślą. Zawsze możemy tutaj nauczyć się kozackich manewrów. Musiało boleć. Musiało odczuć to. I w następnej kolejce możemy wystawić drzewo. Pytanie, czy on może drzewo zmasakrować? Mi się wydaje, że nie. Więc wystawimy drzewo i on się zesra. I drzewo będzie dobrym momentem, motywem, by powstrzymać tego syfa. Innymi słowy, dwa kryształy. Hello, Jewish friend. Kurde. Jak się nie myśli, to od razu idzie dobrze. To wygląda jak dobra partia. Co to jest? Zmień go w gówno. Nie możesz. Zatkał. On pewnie myślał, że wyhoduje tę świnię na taką wielką, utuczoną. A tu nie. Aż muzyka ucichła, albo jest jakiś błąd. Napięcie. Co robi? Czy on myśli? Ja nie myślę. To jest najlepsze. Wspaniałe uczucie. Uwolnić się od myślenia. Człowiek nie ma trosk, nie ma niczego. Pancerz zakładaj, dokładnie. Chowaj się w swoim domku z jakiegoś... To nic nie daje, człowieku. Boże, jaki wredny Żyd. Zabił. Co on to porobił? Jeszcze raz, zastanówmy się. To jest coś się stało. Ja nie rozumiem. Jeden punkt obrażeń, 4 punkty obrażeń. Ten z... Masz ty durna świnio. Tak się już bijemy na czary. Szarża, Dabi! On myśli tam, jest, jest, jest. Taki wuj. Koniec, GG. Pazurki, jeszcze masz tutaj, napluję mu w twarz. Świetnie oczywiście. Dobra. Skończyły się karty, tak w ogóle, były karty, nie ma, nie ma kart. Hej, ogar. 2 punkty obrażeń na start. No chodź, wchodźcie w moi obrońcy, bo zaraz ojciec mi zostawał po dupie i niestety ty. Co ty na to? Tu jest super raptor, to jest ta, teraz jest wojna. Uderzy mnie, zostanę z małą ilością zdrowia. Powystawia jakieś karty, prowokacja. Zabił. To jest jakiś combo imba. O. Dupy Natalia się nie, było tak dobrze. Daj stronnikowi prowokację. Masz tam. Po prostu WTF. Nie dzięki. Dzięki. Wyjdę z tego, z tej ligi, czy nie? Jeszcze raz. Albo zrobię nową talię. Jeszcze jedna i zrobię nową talię. Nie mogę. Coś nie poszło tak. Czy znasz grę Gnomor? Ja znam. Chyba. Nie, możliwe. Podejrzewam, że buduje się coś takiego. Nie, tutaj wyszło niestety, no miał... Fuksa. Tyle. Tego się nie dało. Okej, okay, Rexar, łowca. Kontra! Rexar! Niech rozpoczną się łowy! Okej. Muszę chronić dzikie ostępy. To jest fajne, ale... O! Czemu nie miałem super ognia? Czemu nie miałem więcej kart? A widzę taki błąd tej talii, że nie pojawiają się nowe karty, ale spoko. Pazur. Okej, okay, zacznijmy od takiego. No wiem ile. Hmm.
Co on tam wykorzysta umiejętność, by nie pierdzielny ten. Wilkor Alfa. No to syf jest przecież. No to możemy zniszczyć. Zadzili ostępy. Ale zaskuczał w ogóle. Wow. Dobroni! Okej, potem wystawiamy to z dzikiem, Lachon z dzikiem. Co to w ogóle jest? Łowczyni i brzydko skóra. Jak patrzę na starczą brzydką mordę ma. Wygodniały sen. Dobierz kartę, gdy przyzywasz bestię. Już my się zabijemy to i tyle. Po co taki sęp w ogóle? Ja tego sępa w ogóle zadziałać rękami, a nie tracić jakiejś super karty na niego. A mogłem tym zabić. Czyżbym nie pomyślał? Prawdopodobnie tak, ale to nic. Zamknę mu ten domek tutaj, żeby nie denerwował. Okej. Okay. Co to jest? Przyzwij losowo 20 zwierząt, okej. Okay. O, super. I cieszymy się, bo teraz tak. Wchodzi pani z dzikiem. Dobijamy to. Myślę, że fajna karta. Amen. Potem będzie szarża, potem będzie to, będzie fajnie. Rozwalaj mu wszystkie bestie obrazu. No wiem, dokładnie do tego zmierzam. Nic nie przeżyje tutaj. Och! Świnia cię zabije. On chce zabić świnię. Zadaj 2 punkty obrażeń. No ej. Nie do końca się tego boję. 4-2 czy 1-3. To jest lepsze w tym momencie. Bo potem zostaje jest całkiem mocne. Kończymy to. Potem jest super cios. Zabija wszystko. Przyzwij ogarynę z szarżą za każdego przeciwnika. No okej. Okay. Też wykończył karty. Ja się tego nie boję. Teraz tak. Ej, ładny pies w ogóle. To nie jest ogar, to jest bulldog przecież, najtość boską. Albo ja się nie znam, ale to był bulldog. Okej, okay, no i tak się bawimy. 20 czy 28? Ogary to psy myśliwskie. No ja wiem. O, bo Simbad jest nawet. No i czekam na 5, a tu się truje, dlatego tak mnie kaszle. Aski realizm w grach. Oculus Rift, jakby to wyszło na Oculusa. No okej, okay, strzelił. Zadaj 3 punkty obrażeń, jeśli masz bestię. Zamyśli masz tam. Boże, no głupi człowiek, jestem. Wreszcie godny przeciwnik. Przeciwnik, który nie myśli. Podoba mi się to. A ja się tu ubiorę. Teraz jest tryb wojny, a masz. Dziabijemy się nawzajem. Nic z tego nie wychodzi. Czekam na jakąś mocną postać. Mam 5 punktów obrażeń, które czekają, by zostać dodane. Przyzwij ogarę 1-1. Może on nudzi z tym miejsca. Zabijesz mi jednego kolesia. Uderzysz w postać. Czy zbufujesz? Wzmocnisz tego pieska. Dodaj 3 punkty obrażeń, masz bestię. No 5. Czyli 19 mi zostaje. Jesteśmy porówno. Super. Bez sensu. Oh, czekałem na to. Hej! Żeby ten pies się jakoś nie odrodził, to tutaj pociśniemy. I tyle. Co ty na to, lewaku? Wreszcie drzewo się przyda. Jest nierealistyczne, bo drzewa chyba nie biją. Przeważnie. Ale zobaczymy. Zniszcz losowego wrogiego ataku z atakiem 2 lub z jakim? Mniejszym? Coś tam nie wyszło chyba? Fajnie. Halo. Przyzwij Murloka zwiadowcę. Brzmi nieźle. Tylko czy to nie jest GG? Tu mamy takie... Adzia. Jebu dup. Ej, jakie fajne karty. No i co? Przyzwij Murloka. Fajnie. Bardzo fajnie. Czy będzie gdzieś StarCraft? Nervous pyta. No,
Chciałbym, żeby był, no ale wiem, jakie jest życie, no niestety. Nie mogę teraz przerwać, kiedy mam szczęśliwą pasę. Jestem bliski zabicia przeciwnika mojego. Nie bolało. Tym bardziej nie bolało. Poddaj się, zniszcz się. Dobra walka. Czyli da się wygrać, nie myśląc. Bo trzeba mieć odpowiednio głupiego przeciwnika. Czyżbym awansował na jakiegoś tam... To jest sarna... Sarna zwycięża. Wow. Wow. Dominacja Łotra lub Droida. Wygraj 5 pojedynków. O! I dostanę kupę hajsu. No to jeszcze jedna... Tam trudno. Dzisiaj jest stream charytatywny. Nie zbieram... Nie robię restartu, nie ma pieniędzy. Jest czysty non-profit. Z pasji. Tak. No batalia, za chwilę. Zobaczymy, kiedy ta talia, ile się ta talia wytrzyma. Że nikt nie ogląda we Francji, jak smutno. Odejdź w falę. Balfurion, burzo gniewny, kontra Rexar! Zgrałem z tym murzynem kiedyś. Tę mordę poznaję, bo to z ringa, nie, to z ranga. Ringa. Okej, okay. Otrzeźwienie, prowokacja. Co ja tu dałem w ogóle? Wybrałem plugastwo. Co on robi? Wrogowie muszą zdekować tego stronnika. I zadaj 2 punkty obrażeń, jak zginie. Bardzo fajne karty na początek. Ale może bez plugastwa. Wygląda to kozacko. Fajne jakieś takie umiejętności. Kto wie, co to jest tak naprawdę? Jest drzewko. Drzewko jest strasznie ładnie. No opartego. Okej, okay. Stosujemy taktykę rush drzewka. Chcemy dojść do drzewka. Tyle. Wielka orkiestra francuskiej pomocy. Tak. Bagienne gówno, okej. Okay. On myśli, że ja zajebiście. Zaraz tutaj porządzimy, ale nie, nie, nie ma tak dobrze. Bo oto mój bohater dostaje 2 do tego, 2 do tego. I... Dziabie tego raptora. Raptor ginie. Przeciwnik ma w porach. Co więcej... Można było zrobić szarże z drugiej strony. Nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Jaki taki żart. Oj. Przeciwnik. Kolejna tura. Mazda drzewa. Tak. A nie, zaraz zrąbałem rasza. Czyli teraz muszę dłużej czekać. Nieważne, trudno. Twoje pozostałe bez coś tam otrzymują. O. O, sprytne. Sprytne, sprytne, ale to wszystko zginie. Ja tak mogę powiedzieć. On myśli, że jest mądry, że jest cwaniakiem. A tymczasem. Prowokacje. 2 plus 2 do ataku. Czy to nie jest dobre? Moim zdaniem to jest całkiem dobre. Tylko tak. Pozbywamy się zwierzęcia. Bardzo fajne, moim zdaniem, bardzo inteligentne zagranie. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Mam nadzieję, że podoba. Nie podoba się, jest brzydki. Teksty, filiposty. Widzę, że coś się uda. Puszczają nerwy, bo zaczyna mnie atakować umiejętnością. Nie można leczyć. To by była szarża. A, to ma plus 2. Więc jednak... No wypada to zabić. Zobaczmy, tutaj. Ktoś mówi, że więzienna pasa powraca. Co to znaczy? Nie rozumiem tego komentarza. Pojawiła się prowokacja. Czy mamy coś, co to zniszczy? Jest bardzo fajna karta. Mamy taką prowokację. I co ty na to, lewacki przyjacielu? Jak zaatakujesz, to zginiesz. A za chwilę wejdzie super drzewo. Oj, to będzie dobre. Będzie tree rush. A tu znowu coś smrodzi. Odetnieję mu dopływ krwi. Do jego eparówki. Widzę, że pojedynek kozak kontra kozak. Też mam takiego wilgachnego. Furia w wichru?
Chyba, żeby się nie zdradzać na początku. Bo tutaj zmasakrujemy tego pajaca. Zobaczmy. On musi się teraz skupić na ataku na niego. Ma problem ze sobą, krótko mówiąc. Robi się coraz ciekawiej. To jest naprawdę... Jednak kiedy się nie myśli, ta gra jest dużo fajniejsza. Jak się przejmowałem, jakoś planowałem, nic z tego nie chodziło. Jak się po prostu gra, jest fajnie. Fajnie, dobra zabawa. To jest najważniejsze. Pasja. Oddanie, jak to się mówiło? Bo gry łączą, a nie dzielą. Aż mu coś miłego powiem. Witaj. Pozdrawiam cię, jak sobie myślę. Witaj, podróżniku. To co to jest? Zwierzęcy towarzysz. Ciekawostka. Zadaj 3 punkty obrażeń. Zamiast tego zadaj 6 punktów. No spokojnie, skrzywdziłeś mnie i teraz mnie uderzysz w twarz, bo jesteś dupkiem. Okej. Czas wykorzystać moje tajne umiejętności. I co ty na to? Lewacki przyjacielu. Geniusz! To było genialne zagranie. Jak na mnie. To jest takie 4-letnie dziecko by to pewnie zrobiło, ale... Które tam miało problemy z widzeniem i grało w karty Braille'em, ale spokojnie. I co teraz? Na północną granicę! Szarża, boska tarcza. Trochę mnie skrzywdzisz? Warto było. To było genialne, genialne taktycznie. Boże, taki jestem dumny z siebie. Karta staje... Co robią zielone? Nie wiem, czy wychodzić z moim imba człowiekiem, kiedy ta świnia coś tam knuje. Nie wiem, boję się w tym momencie. Drzewami go. Mogę dać drzewo, ale drzewo to jest moja Wunderwaffe aliantów. Okej. Gotowe. No i co ty na to? Zielone płacą. Aha. Skrzywdził mnie. Okej, to żygło. I co ty na to? Co wystawisz teraz? Cóż, masz tyle punktów, tyle tej mocy. Co wystawisz? Czym nas uraczysz? Bagienne gówno. Okej. Wilkor Alfa. Krzywdziłeś mnie. My z drzewem czekamy, bo drzewo to jest coś, co jest... Co kryje przyszłość? Teraz tak, nie wolno mu dawać nigdy... ...tego, nie wiadomo co tam... O, kiedy jeden z twoich stronie zaatakowany, przez D3 będzie 1-1, okej. Fajne. Nic tego nie mam. Dlatego to było mądrą decyzją, bo tak miał w węże 2-2-2. Pojawia się drzewo. No i wykorzystamy naszego bohatera. Zadzili ostępy. By powoli eliminować, by nas nie nudziły. Okej. Okay. Robi się naprawdę ciekawa gra. Zero mózgu. Zero planowania, a proszę. To pokazuje, że ta gra jest głupia. Chyba, mam nadzieję. Czy to jest ktoś ten? Super. Małpa. Co to? O, pięknie się pan przedstawił. Modlę się teraz o kartę, która dodaje tam ilość do ataku. Okej. Wejdzie drzewo, zginie drzewo.
Ale muszę to zrobić. Dazlewak. Okej. Drzewa nie przejdzie, chyba że taki będzie teraz czas. Zamiany w gówno. Osłabienie. Nie wiem, zmniejszenie. Okej, nie bolało. Rzeczny żydoliszek. Jemu szkoda tej karty. Nie bolało. To będzie znaczyło, że mi zmasakrują moją postać. Podobno masz jakiś problem. Gotowe. Co ja dobrze zrobiłem. Zobaczymy. Dojdę teraz do 5. Będzie prawie wokół, około GG situation. Chyba, że jakiś buff. Jest prawie przykra sprawa. Powiem więcej, jestem w dupie. Absolutny syf. Wychodźcie wszyscy. Okej, 11. Jestem w stanie teoretycznie przeżyć. Pod warunkiem, że jakiegoś gówna nie dostanie. Zobaczmy. Czy moja piękna talia da radę? Dobre zagranie. Ja wiem. Tam. To był fuks, że dostał tą kartę. To był totalny fuks. Restart. Jedziemy dalej. Kolejna talia złożymy.